Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście nieprzypadkowo w tytule swojego wystąpienia zamieściłam słowa, znamienne słowa opozycjonistki z BUJE NRD, czyli Bärbel Bochlej. Chcieliśmy sprawiedliwości, a dostaliśmy rządy prawa. Wydaje mi się, że zdanie to pełne takiej goryczy, frustracji, trafnie oddaje ten nieuchronny konflikt pomiędzy poczuciem społecznej sprawiedliwości, które domaga się rozliczenia z przeszłością, które domaga się rozliczenia sprawców owych naruszeń, a ideą rządów prawa, które wyznacza ramy owych rozliczeń z przeszłością. Na początek chciałabym przedstawić krótko kazus Lona Fullera dotyczący reżimu purpurowych koszul, ponieważ wydaje mi się, że przytoczony tam stan faktyczny, a także proponowane rozwiązania stanowią taki dobry wstęp do rozważań na temat tego, jak państwo prawa powinno właśnie wyznaczać ramy rozliczeń z przyszłością. A więc przedstawiona jest tam sytuacja kraju, w którym po wielu latach demokratycznych rządów do władzy doszła partia o nazwie Purpurowe Koszule. Partia ta nie liczyła się właśnie z ideą rządów prawa, wprowadzała tajne przepisy, uchwalała retroaktywne prawo, ale także nie liczyła się z ograniczeniami konstytucyjnymi swojej władzy. Dochodziło wtedy do masowych mordów przeciwników politycznych, byli oni zastraszani. I za czasów właśnie panowania tej partii wiele osób donosiło władzom partyjnym na swoich przeciwników. I oczywiście po tym, jak reżim został obalony, opinia publiczna zaczęła domagać się rozliczeń. Ale rozliczeń nie tylko z członkami partii, ale także z owymi donosicielami. I tutaj właśnie powstał problem, jak rozliczyć tą przeszłość zgodnie z ideą rządów prawa. Powstało 5 propozycji od zastępców ministra sprawiedliwości, które przedstawiłam tutaj na slajdzie. Pierwszy zastępca twierdzi, że donosicieli nie można pociągnąć do odpowiedzialności, ponieważ czyny objęte donosami były po prostu wówczas przestępstwami. Jeśli spróbowalibyśmy wymierzyć donosicielom jakiekolwiek sankcje, to tak naprawdę nasze czyny nie różniłyby się wiele od czynów członków partii Purpurowe Koszule. Drugi zastępca natomiast dochodzi do podobnych wniosków, ale zgoła inaczej on to argumentuje, ponieważ twierdzi, że donosiciele żyli w czasach, w których prawo nie obowiązywało, istniał swoisty stan natury i tak naprawdę powinniśmy zapomnieć o tej przeszłości i po prostu nie podsycać tego ognia nienawiści. Czyli on tutaj, w przeciwieństwie do tego pierwszego pozytywistycznego stanowiska, przyjmuje takie poglądy prawno-naturalne. Trzeci zastępca proponuje różnicować akty purpurowych koszul na te bezprawne i prawowite. Dostrzega on gałęzie prawa, które tak naprawdę nie były skalane czynami bezprawnymi partii. Czwarty zastępca proponuje uchwalenie retroaktywnej ustawy, czyli widzimy już tą sprzeczność, taką jawną sprzeczność z ideą rządów prawa. Natomiast piąty zastępca proponuje, aby możliwość wymierzania samosądów pozostawić obywatelom, tak aby nie kalać systemu prawnego żadnymi rozwiązaniami, które mogłyby być sprzeczne właśnie z ideą rządów prawa. I wydaje mi się, że przedstawione tutaj propozycje trafnie obrazują istniejący problem, czyli jak wyważyć te wartości, jak wyważyć wartości, jaką jest sprawiedliwość, jaką są rządy prawa, tak aby zachować ten potrzebny balans i tak aby i mając na względzie też to, że sprawiedliwość tranzycyjna składa się nie tylko z celów retrospektywnych, czyli właśnie rozliczenia z przeszłością, wymierzenia sankcji zazwyczaj karnych czy administracyjnych, ale składa się ona także z celów prospektywnych, które zwykle po prostu opierają się na budowie nowego, demokratycznego państwa opartego na idei rządów prawa. I wydaje mi się, że warto tutaj też przytoczyć fragment rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy numer 1096, która stwierdza, że demokratyczne państwo prawa, które oparte jest na rządach prawa, powinno stosować środki formalnoprawne takiego państwa, ponieważ w innym przypadku po prostu nie różniłoby się wiele od reżimu, który ma zostać zlikwidowany. Czyli tutaj możemy odnieść pewne wrażenie, pewne podobieństwo właśnie do stanowiska pierwszego zastępcy. I już tak kończąc te rozważania na temat kazusu Fullera, ze stanowisk poszczególnych zastępców możemy wywieść pewne pomysły na temat tego, jak w państwie prawa poradzić sobie z rozliczeniami z przeszłością, ponieważ mamy pomysł retroaktywnej ustawy, mamy pomysł swoistej amnestii.
Według wielu jednak słusznym wydaje się być sprawiedliwie wymierzona kara za wyrządzone zło. I jak wskazuje Juan Mendes, społeczeństwa karzą po to, aby właśnie utrzymać rządy prawa, aby pozostać zgodny z zasadą, która mówi, że demokracja chroni słabszych i niewinnych. I właśnie zgodnie z tą tezą wiele państw decyduje się na model odpłaty, czyli wymierzenie sankcji karnych czy administracyjnych. Przykładem takich państw jest m.in. Ruanda czy Argentyna. Tak jak wynika tutaj z uproszczonego oczywiście schematu, modelem także zgodnym z zasadą rządów prawa jest model klaryfikacji historycznej. Dla przykładu komisje prawdy, które są mechanizmem klaryfikacji zbiorowej, ujawniając tą prawdę o przeszłych naruszeniach, mogą także prowadzić do uniknięcia podobnych naruszeń praw człowieka w przyszłości. I tutaj, jak zauważa Paul Van Zyl, prawda ma także swego rodzaju efekt demokratyzujący, ponieważ trudniej jest po prostu utrzymać te arbitralne, represyjne rządy w państwie, które składa się z obywateli, którzy już doświadczyli tego, jak straszliwe konsekwencje mogą mieć naruszenia właśnie praw człowieka. Wątpliwości natomiast wśród wielu budzi stosowanie amnestii, stosowanie ułaskawień. Postrzega się je często jako taką konieczność podyktowaną sytuacją polityczną. I na przykład Pablo de Grave, czyli specjalny sprawozdawca ONZ do spraw propagowania prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia, postrzega amnestię jako zwyczajną przeszkodę ku sprawiedliwości tranzycyjnej. Warto też pamiętać, że oczywiście prawo międzynarodowe wyznacza pewne ograniczenia w stosunku do stosowania amnestii. Nie można ich stosować w odniesieniu do osób, które najbardziej przyczyniły się do zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, czy właśnie innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego. I najbardziej kontrowersyjne są oczywiście amnestie blankietowe, amnestie bezwarunkowe. I dla przykładu takowa wprowadzona została w Hiszpanii w 1977, czyli 2 lata po śmierci generała Franco. Warto także jednak pamiętać, że amnestie to oczywiście nie w każdym przypadku samo zło. Służą one innym wartościom, takim jak przebaczenie, miłosierdzie. Podaje się, że pomagają one w budowie nowego, pojednanego, inkluzywnego społeczeństwa. A jak wskazuje Ruti Keitel, demonstrują zmianę suwerena, która oznacza polityczną tranzycję. Ale mimo wszystko wielu w nich widzi zaprzeczenie rządów prawa poprzez właśnie to nierozliczenie sprawców owych naruszeń. Jeśli chodzi o pogląd polskiej doktryny, to za profesor Wronkowską rozróżnić możemy stanowisko radykalne i umiarkowane. Oczywiście zwolennicy obu tych stanowisk zakładają konieczność sprostania zasadom państwa prawa, jednak stanowisko radykalne zakłada, że bez względu na okoliczności działania prawodawcy powinny być zgodne z tą zasadą państwa prawa. Natomiast zwolennicy stanowiska umiarkowanego sądzą, że nie w każdej sytuacji będzie to możliwe, ze względu właśnie na konieczność przeprowadzenia zasadniczych reform. Tutaj już tak powoli zbliżając się do podsumowania, wśród podstawowych zasad rozliczeń z przeszłością będących zgodnymi z ideą rządów prawa wymienić możemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, dopuszczalny zakres amnestii, ułaskawień, ale także katalog dopuszczalnych sankcji. I wydaje mi się, że takim doniosłym, ale też znanym przez wszystkich przykładem jest protokół 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który bez względu na okoliczności znosi karę śmierci, w przeciwieństwie na przykład do protokołu 6, który znosił ją jedynie w czasie pokoju. Ponadto możemy wymienić także cały szereg zasad w odniesieniu do wymierzenia sankcji karnych, tak aby pozostawały one z ideą państwa prawa. Muszą być one wymierzane oczywiście jedynie w oparciu o przepis rangi ustawowej, a ustawa ustanawiająca sankcje za dany czyn musi być uprzednio wprowadzona do systemu prawnego. I tutaj także widzimy odniesienie do prawa międzynarodowego, ponieważ artykuł 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowi, że nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Oczywiście później jest zastrzeżenie, że artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej działania albo zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą według ogólnych zasad uznanych przez narody cywilizowane. No i także należy pamiętać o tym, że przepis ustawy, który typizuje dany czyn, nie może być poddany interpretacji rozszerzającej wnioskowaniu per analogiam.
Ważne są także oczywiście zasady takie jak prawo do należytego sądu, prawo do wysłuchania, prawo do obrony, ale także prawo do przedstawiania dowodów i podważania dowodów strony przeciwnej. Tutaj także zamieściłam słowa profesor Wronkowskiej, które potwierdzają, jak duży wpływ prawo międzynarodowe ma na wyznaczanie tych standardów rozliczeń z przeszłością. Zmierzając już do meritum tych rozważań na temat tego, jak wyważyć te zasady, jakimi są sprawiedliwość, jakimi są idea rządów prawa, wydaje mi się, że to wszystko trafnie podsumują słowa Gustawa Radbrucha, a mianowicie musimy szukać sprawiedliwości, jednocześnie szanować bezpieczeństwo prawne, które samo jest integralnym elementem sprawiedliwości, aby odbudować państwo prawa, zdolne uczynić zadość obu tym ideom. Demokracja jest z pewnością czymś w rodzaju szlachetnego wina, ale państwo prawa musi być chlebem powszednim, dostępnym dla każdego jak woda i powietrze. W demokracji zaś najlepsze jest to, że tylko ona potrafi zagwarantować państwo prawa. Serdecznie dziękuję za możliwość wystąpienia i za wysłuchanie.